Patronem medialnym wydarzenia jest portal hematoonkologia.pl. Naukowe doniesienia i informacje ze świata hematoonkologii. Bardzo dziękuję. Podzieliliśmy się tak specjalizacjami. Ja o Państwu powiem troszeczkę o chorobie i lekach, a Pan Profesor powie, jak postępować, jak oceniać te powikłania kardiologiczne, kiedy się spodziewać i co z nimi robić. Czyli przypomnę nam wszystkim, że przewlekła białaczka limfocytowa to jest najczęstszy rodzaj białaczki. Ona powstaje z komórek, które nazywają się limfocytami B i one przebywają w szpiku, w węzłach chłonnych i w krwi obwodowej i mnożą się, dając objawy tej choroby. Ale to, co jest charakterystyczne dla tej białaczki, to fakt, że nie wszystkich pacjentów musimy leczyć i to się nie zmieniło mimo postępów leczenia. W leczeniu 1/3 chorych nie wymaga nigdy włączenia terapii. Natomiast pozostałe dwie grupy takiej terapii wymagają albo od początku, od rozpoznania choroby, albo w pewnym czasie po rozpoznaniu. I to, co jest równie ważne w tej chorobie, że to jest choroba dotycząca przede wszystkim ludzi w wieku dorosłym i starszym. Jak Państwo widzicie, średni wiek zachorowania to jest ponad 70 lat, co oznacza, że to najczęściej nie są pacjenci bez innych chorób. Jak widać na tym wykresie kołowym, tylko 11% chorych nie ma innych chorób towarzyszących. Natomiast 1/3 pacjentów ma jakieś choroby kardiologiczne, takie jak na przykład choroba wieńcowa czy arytmie. A te terapie, o których dzisiaj mówimy, też mogą zwiększać ryzyko niektórych chorób kardiologicznych i to chcieliśmy Państwu uświadomić. Leczenie się poprawia, ale też pojawiają się nowe wyzwania. Poprawa leczenia w tej chorobie jest ogromna. Na tym wykresie takim osi czasu widzimy, że taki przełom nastąpił wtedy, kiedy jest tutaj ta czerwona strzałka zaznaczona, kiedy wprowadzono terapie celowane i pierwszą z dwóch grup i do tej chwili najważniejszą, czy równie ważną jak druga grupa, jak leki anty-BCL2, są inhibitory kinazy Brutona. Pierwszym lekiem był ibrutinib, wprowadzony pod koniec 2014 roku i on dokonał prawdziwego przełomu w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej, ale teraz mamy nowe leki, tak zwaną drugą generację tych inhibitorów kinazy Brutona, czyli między innymi acalabrutinib i ostatnio zarejestrowany zanubrutinib. I chcieliśmy Państwu powiedzieć też, jakie są między tymi lekami różnice. Teraz trochę muszę tutaj skomplikować sytuację, czyli w skrócie Państwu powiedzieć, jak te leki działają. Czyli dla przeżycia i mnożenia się tych komórek przewlekłej białaczki limfocytowej jest niezbędne przekazywanie sygnału przez receptor tego limfocyta B, komórki nowotworowej, i w przekazywaniu tego sygnału uczestniczy takie białko jak właśnie kinaza Brutona, tutaj w skrócie BTK. Inhibitory kinazy Brutona będziemy na tych przeźroczach używać skrótu BTKI. Te leki blokują tą kinazę Brutona, blokują przekazywanie tego sygnału, co po pewnym czasie prowadzi do śmierci komórek. Te terapie po pierwsze dokonały przełomu w leczeniu i ponieważ z Państwem często się spotykamy, wszyscy myślę, że w większości pacjenci, ich rodziny są przyzwyczajone do tych krzywych takich Kaplana-Meyera, które pokazuję Państwu na tym przeźroczu, one w tym przypadku przedstawiamy przełomowe badanie przewlekłej białaczce limfocytowej, gdzie ibrutinib w chorobie nawrotowej i opornej porównano do przeciwciała ofatumumabu i to się okazało, że to jest obniżenie ryzyka o 80% ryzyko nawrotu choroby lub zgonu i też przedłużenie czasu przeżycia. I to był prawdziwy przełom. Wkrótce ten lek był w programie wczesnego dostępu również dostępny w Polsce i to, co przede wszystkim się zmieniło bardzo na korzyść, to jest to, że on poprawia rokowanie u pacjentów z wysokim ryzykiem genetycznym. To jest ryzyko związane z delecją, generalnie z utratą genu TP53, to Państwo jesteście pewnie z tym zaznajomieni, to są badania, które wykonujemy u każdego pacjenta, a ostatnio powinniśmy wykonywać również ocenę stanu mutacji genów immunoglobulinowych, genów IGHV i to jest w tej chwili niezbędny element oceny diagnostycznej u pacjenta, który ma wskazania do leczenia. Ale nie ma tak do końca róży bez kolców, bo te leki
I ibrutinib, i te kolejne leki z grupy, czyli akalabrutinib, zanubrutinib, one są bardzo skuteczne, ale mają też pewien charakterystyczny profil powikłań. Tutaj te powikłania wymieniam. Mamy takie powikłania, które mogą być dokuczliwe, ale stosunkowo niegroźne, takie jak biegunka, bóle stawów, wysypki czy zmęczenie, ale mamy też powikłania, które mogą być groźne. I to są przede wszystkim dwie grupy tych powikłań. Po pierwsze, skaza krwotoczna, czyli tendencja do pojawiania siniaków i siesiniaków i krwawień. A grupa powikłań, o których mówimy tutaj dzisiaj szerzej, to są powikłania kardiologiczne i charakterystyczne dla w tej grupie leków, czy dla tej grupy leków pojawienie się migotania przedsionków, czyli nieregularnego bicia serca, to jest dość częste, rzadkie, ale bardzo niebezpieczne arytmie komorowe czy niewydolności serca i również częste nadciśnienie tętnicze. I te powikłania z jednej strony mogą być niebezpieczne same w sobie, tak? Migotanie przedsionków jest czynnikiem ryzyka udaru mózgu, ale z drugiej strony pojawienie się tych powikłań może prowadzić do odstawienia leczenia. I teraz te trzy leki, o których dzisiaj mówimy, czyli pierwszy ibrutinib i leki drugiej generacji, czyli akalabrutinib i zanubrutinib, one nie są takie same. To są wszystko bardzo wygodne terapie doustne, są to terapie skuteczne, ale to, co Państwo widzicie tutaj na tych przeźroczach, to jest ich profil selektywności, czyli można powiedzieć takiego ukierunkowania leczenia na różne białka i czym mniej jest tych czerwonych tutaj kropek, tym lek jest bardziej selektywny. Czyli widzimy, że ibrutinib ma tych czerwonych kropek najwięcej, czyli hamuje nie tylko tą kinazę Brutona, którą chcemy zahamować, ale również inne białka, co może być źródłem działań niepożądanych. A kalabrutinib wydaje się najbardziej selektywny, zanubrutinib niewiele mniej. I to są takie badania laboratoryjne, ale oceniono też to w badaniach klinicznych. I te badania bardzo krótko chciałbym Państwu omówić pod kątem skuteczności tych leków, ale również ryzyka powikłań. Czy one się różnią? I to najlepiej się ocenia w badaniach klinicznych, gdzie te leki porównujemy w stosunku 1:1, losowo przydzielając pacjentów do leczenia. I takie dwa badania zostały niedawno wykonane, a ich wyniki opublikowane. Pierwsze badanie, o którym chciałem powiedzieć, to jest badanie Alpine. Te wyniki zostały ogłoszone na ostatnim zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w grudniu zeszłego roku. I badanie dotyczy porównania właśnie zanubrutynibu, tego najnowszego zarejestrowanego inhibitora kinazy Brutona drugiej generacji i ibrutinibu u pacjentów z nawrotem albo opornością przewlekłej białaczki limfocytowej. Dużą grupę pacjentów, bo ponad 600 chorych w ten sposób leczono i okazało się, że zanubrutinib jest lekiem bardziej skutecznym, ponieważ daje więcej odpowiedzi na leczenie o 10%, czyli 79% w porównaniu do 69% pacjentów odpowiedziało na leczenie. To ma uzasadnienie między innymi w tym, że zanubrutinib przez całą dobę przy takim dawkowaniu, w jakim jest stosowaniu, hamuje kinazę Brutona, natomiast ibrutinib ma takie okresy między podaniami leku, kiedy ta kinaza nie jest hamowana. To ta głębsza odpowiedzi, czy to większy odsetek odpowiedzi przełożyło się na to, o co nam naprawdę chodzi, czyli późniejszy czas nawrotu choroby. I tutaj Państwo takie krzywe to już znacie, czyli to, co jest na górze, to jest lepiej. To jest krzywa dla zanubrutinibu. Znowu o 10% ponad pacjentów po 2 latach leczenia nie ma progresji, nie ma nawrotu choroby, jeżeli jest leczona zanubrutinibem, a nie ibrutinibem. Ale to, czyli lek jest silniejszy, ale lek też jest bardziej bezpieczny. Tutaj przepraszam, niektóre slajdy są anglojęzyczne, ale wszystko Państwu wytłumaczę. Czyli tutaj mówimy o tym ryzyku kardiologicznym i proszę zauważyć, że to, co podkreśliłem na czerwono po prawej stronie, to są ciężkie powikłania kardiologiczne, które prowadzą do odstawienia, do przerwania leczenia inhibitorem kinazy Brutona i takich powikłań było 14 w przypadku ibrutinibu i tylko 1 w przypadku zanubrutinibu i niestety obserwowano również bardzo rzadko, ale zgony z powikłań kardiologicznych przy leczeniu ibrutinibem.
To są wszystko, mimo wszystko, bardzo rzadkie powikłania i korzyść każdego tego leku jest większa, przeważa nad toksycznością, ale no, musimy to też brać pod uwagę. To takim bardzo spektakularnym efektem to jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłania pod postacią migotania przedsionków. I tutaj Państwo widzicie, tutaj jest odwrotnie na takich krzywych, czyli ten wykres, ta krzywa, która jest u góry, to jest lepiej, to jest, przepraszam, gorzej w tym wypadku, ponieważ to oznacza większą częstość wystąpienia migotania przedsionków przy leczeniu ibrutinibem niż przy leczeniu zanubrutinibem. Czyli zanubrutinib ma mniejsze ryzyko kardiologiczne niż ibrutinib. Taki jest wynik tego badania. I drugie bardzo podobne badanie dotyczy innego inhibitora kinazy brutona, akalabrutinibu, który jest dostępny już w Polsce. Znowu porównano go z ibrutinibem, tak w stosunku losowym, przy dziale 1 do 1 w chorobie opornej i nawrotowej. I tutaj to badanie pokazało trochę co innego, czyli że te leki są podobnie skuteczne. Ibrutinib jest bardzo skuteczny i akalabrutinib również. Nie ma między nimi różnic pod kątem odsetka odpowiedzi, jak również czasu do nawrotu choroby. Natomiast wiele aspektów pokazuje, że akalabrutinib, ten inhibitor drugiej generacji, jest lekiem bezpieczniejszym, powoduje mniejsze ryzyko różnych powikłań. Tutaj po pierwsze mniejsze ryzyko migotania przedsionków, po drugie mniejsze ryzyko nadciśnienia tętniczego i różnych powikłań kardiologicznych ogółem, ale też tych innych powikłań charakterystycznych dla inhibitorów kinazy brutona, takich jak krwawienia czy biegunka. Czyli dzięki temu, że ten lek jest bardziej selektywny, hamuje głównie kinazy brutona, a nie inne kinazy, to ryzyko powikłań, w tym powikłań kardiologicznych, jest mniejsze. Tutaj, jak Państwo widzicie, również bóle stawów, które no, nie są częstym problemem, ale u niektórych pacjentów mogą być kłopotliwe. Również ryzyko tych powikłań jest zmniejszone z akalabrutinibem. Czyli to, tak jak mówiłem, to są wszystko dobre, bezpieczne leki, ale możemy rozważać ryzyko kardiologiczne jako powód wyboru jednego, a nie drugiego leku u niektórych pacjentów, szczególnie u chorych, u których zaczynamy leczenie od nowa. I możliwości leczenia w Polsce tymi, jak Państwo wiecie, się bardzo poprawiają, możliwości nowoczesnego leczenia hematologicznego. I my u chorych w pierwszej linii leczenia mamy dostępne dwa inhibitory kinazy brutona, ibrutinib i od niedawna również akalabrutinib. To wszystko u pacjentów z wysokim ryzykiem genetycznym. Czyli to jest niezwykle ważne, żebyśmy oceniali przy włączaniu leczenia pierwszej linii delecję 17P, mutację genu TP53 i stan mutacji łańcucha ciężkiego immunoglobuli. I u tych pacjentów, którzy nie mają chorób towarzyszących, możemy wybrać pomiędzy ibrutinibem a kalabrutinibem. U pacjentów, którzy mają choroby towarzyszące, oni kwalifikują się również do leczenia z venetoclaxem, z obinutuzumabem. I jeżeli u tych nowych pacjentów zastanawiamy się, który lek wybrać, to z tych leków, które są refundowane w Polsce, czyli akalabrutinib i ibrutinib, oba leki wydają się na podstawie tych badań, które Państwu pokazywałem, równie skuteczne, ale akalabrutinib jest no, lekiem o mniejszej ilości powikłań, również tych kardiologicznych. To nie jest tak, że ibrutinib ma dużo tych powikłań kardiologicznych, ale akalabrutinib ma mniej. To, co jest mniej wygodne w stosowaniu akalabrutinibu, to jest to, że lek jest podawany dwa razy na dobę, natomiast ibrutinib jest podawany jeden raz dziennie. Tak możemy zadziałać w pierwszej linii. W nawrocie choroby wskazania dla ibrutinibu są w tej chwili dużo szersze niż dla akalabrutinibu i tylko u chorych z delecją 17P albo mutacjami genu TP53 możemy wybierać między tymi lekami. U pozostałych chorych włączamy ibrutinib, który jest no, też bardzo dobrym lekiem. Zanubrutinib, ten lek, który Państwu pokazywałem jako najnowszy i wydaje się, że najsilniejszy w tej grupie, on nie jest w tej chwili refundowany, ale wiem, że te procesy się rozpoczęły. Mamy nadzieję, że no, niedługo będzie i to jest lek nie tylko mało toksyczny, ale również wydaje się, że silniejszy od ibrutinibu. Czyli podsumowując tę wstępną prezentację,
inhibitory kinazy Brutona, te wszystkie leki, ale na początku ibrutinib, który ten przełom zapoczątkował, to są rewolucyjne terapie przewlekłej miażdżycy limfocytowej. Natomiast to są terapie, które mają pewne powikłania i te działania niepożądane okazuje się, że są równie często przyczyną odstawienia leczenia jak progresja choroby i te działania zależą od selektywności, czyli stopnia ukierunkowania tego leczenia. To, o czym pewnie będzie mówił pan profesor Schmidt, to jest fakt, że my musimy ocenić czynniki ryzyka kardiologicznego przed włączeniem leczenia, ale również monitorować w trakcie leczenia, a państwo powinniście zgłaszać te działania niepożądane lekarzowi, ponieważ wiemy, jak z tym postępować. Czasami trzeba zredukować, czasami odstawić dawkę leku, czasami włączyć inne leki. I teraz, ponieważ mamy kilka tych różnych leków, to większość ekspertów międzynarodowych skłania się, żeby u pacjentów, u którzy mają od początku włączaną nową terapię inhibitorami kinazy Brutona, jednak częściej myśleć o tych lekach drugiej generacji, czyli zanubrutinibie, akalabrutinibie, właśnie ze względu na to większe bezpieczeństwo, ale ibrutinib jest lekiem cały czas bardzo skutecznym i dobrym. Jeżeli ktoś z państwa otrzymuje leczenie ibrutinibu, dobrze toleruje, to nie ma żadnego powodu, żeby to leczenie zmieniać, bo każdy nowy lek może powodować nieprzewidziane działania niepożądane.